Witajcie. Dziś nagrywam tu filmik przy moim krzaku malin, przy którym nazbierałam sobie parę malinek. No nie jest to jakiś wielki zbiór, ale są. I przyszła mi na głowy taka myśl, że my ludzie często jesteśmy jak nieracjonalni rolnicy, którzy robią plantację truskawek albo robią plantację malin, po czym idą na zbiór i zbierają liście, suche patyczki, a nie zbierają w ogóle owoców, nie widzą tego, co najważniejsze. Co mam na myśli? No myślę, że wszystkie świetnie to znamy, tak? My widzimy, coś robimy, mamy różne plany, mamy relacje, mamy swoją pracę, jesteśmy matkami, żonami, partnerkami i widzimy same patyki, samo gówno z pola, jakieś suche gałązki, a w ogóle nie widzimy owoców. Nie widzimy tego wszystkiego, co robimy. Czekajcie, jakieś włosy mi tu włażą. Nie widzimy tego wszystkiego, co robimy. Nie widzimy swoich starań, swoich wysiłków, tego, co nam się udaje, tego, co wymagało przekroczenia jakichś naszych przekonań, jakichś naszych lęków. Widzimy tylko ten nieurodzaj, te, nie wiem, krzaki suche. To tak jakby rolnik właśnie poszedł i na polu truskawek, gdzie rosną piękne truskawki czy piękne maliny, widziałby tylko suche liście, suche patyki, kamienie i nie widział w ogóle tego, co wyhodował. I bardzo często my kobiety to mamy. Nie widzimy, że to my ogarniamy tyle rzeczy w swoim życiu, że to my prowadzimy dom, pracujemy, zarabiamy, mamy przyjaciół, mamy jakieś pasje, nie wiem, robimy na drutach, na szydełku, gotujemy, albo umiemy pisać super teksty, albo pracujemy z ludźmi, dajemy im jakąś wartość. My tego w ogóle nie widzimy, tych malin. My widzimy tylko to, ten cały badziew, a nie, to jestem beznadziejna, tego nie umiem, tego nie dopilnowałam, tego nie zrobiłam. No i czy to nas wspiera? Widzicie, to jest tak, ja pamiętam wiele lat temu, byłam u jednej z moich mentorek i no, bo ja taka leniwa jestem, już to hasło leniwa jest słynne, bo już niektóre dziewczyny moje to znają, że ja jestem taka leniwa, nie ogarniam tego wszystkiego, a ona tak patrzy na mnie i mówi, ty jesteś leniwa? A kto to wszystko robi? Kto to wszystko w twoim życiu robi? Dwie firmy, dom, przyjaciele, podróże, pisanie książek. I tam mi wymienia te wszystkie moje czyny. I mi się tak oczy otwierają. I to był wtedy pierwszy moment, kiedy do mnie dotarło, że to ja to robię. Że to całe moje otoczenie, eks-mąż, który mi mówił, że ciągle w czymś jestem beznadziejna, jakby tego może nie widzi, bo ja tego nie widzę, ja tego nie biorę. I nagle zobaczam, to ja to robię. To ja te maliny, to ja te truskawki hoduję. I może nie wszystkie są dorodne. Może mógłby być może zbiór większy. Ale nadal to ja to robię. I dziś chciałabym cię namówić, żebyś popatrzyła trzeźwo, ile rzeczy w swoim życiu robisz, ile ogarniasz, ile codziennie wykonujesz czynności związanych z domem, związanych z dziećmi, z tobą, ile czynności przy sobie wykonujesz. Tutaj się depilujesz, tu idziesz na paznokcie, tu coś tam, tu dbasz może o zdrowe jedzenie, tu o jakiś ruch. Może nie jest idealnie, może tak jak wśród tych owoców też się zdarzy taki, może jakiś nie najładniejszy. Ale co z tego? Nadal to ty wyhodowałaś te maliny. I my kobiety
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile my rzeczy robimy. Jesteśmy terapeutkami naszych dzieci, kierowcami, paniami domu, pracownica i ta lista jest nieskończenie długa, a my tego nie widzimy. Dopóki tego nie zobaczysz, dopóki jakby tego nie weźmiesz, tak, to ja to zrobiłam, świat tego nie doceni. To moje dzieło, masz powiedzieć, obojętnie, czy to jest wyhodowana malinka, o gdzie lecisz, czy to jest ugotowany obiad, czy to są dzieci, które położyłaś spać, poczytałaś im bajki, czy to jest zadbanie o swój ładny wygląd. Ty jesteś tego autorem, autorką. Ty jesteś autorką swojego życia. Tylko czas, żebyś zaczęła to widzieć. I zaczęła mówić, tak, to ja, to moje dzieło. Jesteś kreatorką swojego życia, kochana. Może wreszcie to zobaczysz. A nie będziesz słuchała innych, którzy ciągle ci mówią, że coś jeszcze jest nie tak, albo mogło być lepiej. Tak, być może tak. I jeżeli chcesz coś poprawić, to sobie poprawiaj. Ale najpierw doceń to, co robisz już, dziś. I wtedy dopiero inni zaczną to doceniać i widzieć. Bo jeżeli ty tego nie widzisz, to nie licz, że inni to zobaczą. Okej? Pięknego dnia.